Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Bez Kanału. W dzisiejszym odcinku prosto z Filipin pokażę Wam, jak wygląda hazard na Filipinach. Przyjrzymy się grze, która nazywa się Pula Puti. Są to kolorowe kostki do gry. Bardzo popularna gra na Filipinach, w którą grają nie tylko dorośli, ale i dzieci. Jak wygląda hazard na Filipinach? Przekonajcie się sami. Jesteśmy teraz w krainie hazardu. Wszędzie jest hazard. Gra w kolory. Nawet dzieci grają. Nawet dzieci grają w krainie hazardu. Bad, don't cry. Bad, don't cry. A tutaj mamy kawka. Tutaj nie za ile. Tutaj mamy coś w rodzaju gier fantowych, koło fortuny. Pytanie, ile kosztuje los? Jakie są nagrody? Można wygrać nawet olej. Olej, mięso. Co to jakieś ciadowce? Nic specjalnego. Koszulki. CJ. We have CJ. I check this. We can look around and we can finish. Ah, look on this. Check this. To wygląda ciekawie. No to już jest. To już jest prawdziwy hardcore. Wait, love. Okay, explain to. You put the bet 100, but I don't know what color. But what color? You. Ah, okay, yeah, white. White again because there is no white, no? Or maybe green. Green. Please follow me. Kiedy mogę poprosić? Wait, wait, wait. Yes! Yes, zielony, yes. It's green. It's green. It's green. Yes! Which? I win 100. I win 100. Wygrałem właśnie 100 peso. Mar. I win 100. Wygrałem właśnie 100 peso, bo trafiłem, widzimy, jaki kolor obstawić. I win 100 peso because I know what kind of color I need to choose. So it's nice. Well, nice. He's funny. But you put something on the line. Ray, jerab.
Znowu legendy. Now I lost. Before I win 100 peso, wcześniej wygrałem 100 peso, now I lost 100 peso, so I'm on zero. Because before I lost, win, now I lost. Super! Więc tak, postawiłem 100 peso na granie w kolory. Wygrałem 100 peso, no i oczywiście poszedłem na całość i straciłem 200 peso. Wyszedłem na tym minus 200 peso, chociaż mogłem 100 peso wyjść na plusie. Hazard jak się patrzy.